Halo, witam was serdecznie z tej strony Benek na kolejnym odcinku z Huntera. Bo jak nie, jak właśnie teraz. Patrzcie, co idzie nam naprzeciw. I my jesteśmy pełni nadziei, że się tego nie spapra. Zlękniona? Zaraz zobaczymy, czy zlękniona, bo jakby była trywialna, to gdzie tam zlękniona? By szła do przodu, jak o kurczak się otrzepała? Nie, jest spokojna. Spokojna lwica. Tamte to pewnie uciekną. Myślę, że są mniej więcej na taką odległość, o jakiej myślę. To zwierzątko. To zwierzątko jest w jakiej odległości ode mnie? Już trzeba szybciutko oszacować. Pyk. Oj, 133 metry. To dużo. Bardzo, bardzo dużo. Myślę, że trzeba ją kropnąć koniecznie. Dlatego, że co pije? Dlatego, że po prostu no będzie mi tutaj postrachem oryksów, które kurczę. Co za przypał. Które mi przyjdą tutaj straszyć. 133 metry, czyli strzał w punkt. Nie. 133 metry. No kurczę, musisz się tam tak szwendożyć. Jasna cholera. No wyciągaj mi to. To muszę przede wszystkim zastosować. Ale ja muszę poczęstować konie. O! Nie mogę, no nie mogę! Weź się, kurde, zdecyduj. Albo się kuźwa kładziesz, albo wstajesz. Teraz już trzeba podjąć tą decyzję. Patrzcie, kurde. Drażnisz mnie. Nara. Ci się za bardzo nie przejęli. Oryksy wracały raczej nie będą. Wszystko na to wskazuje, że chyba nie bardzo im się chce. Tamta dostała w serce jak nic. No my idziemy. Bo tam jeszcze dwie leżą, nie? Fajna miejscówka, kurczę, tu jest. A tu są chyba właśnie i te. Mnóstwo oryksów tu przychodzi. By świetnie było się kiedyś naprawdę zaczaić. Tylko o odpowiedniej porze przyjść. Dlatego, żeby można było ambonkę rozłożyć. W momencie, w którym jeszcze ich by oczywiście nie było tutaj. Tam jesteś. A to co, mógłbym gdzieś tu coś ten rozłożyć? Ten stojak? Może warto? Tam widzę te dwa lwy, więc na pewno warto. Bo będziemy do nich strzelali. Tylko podniesiemy to coś tutaj. I ocenimy sobie odległość. Dobra, tak. Raz.
Dwa. Trzy. I jeszcze raz. A tam? Do upolowania dwie samiczki. Przepiękne. Sprawdźmy tylko, jak daleko są. Coś mi się wydaje, że około 300 metrów. Zaraz się przekonamy. O nie, 223 metry. Źle nie jest. 223 metry, źle nie jest. Jesteśmy w stanie nawet z takiej odległości w serducho przywalić. Ale mamy tej gościa, którego można klepnąć z łuku. Bo ja oczywiście dalej wytrwale będę do tego dążył. I to pewne. Muszę zbierać tą punktację. Muszę. W tamtym odcinku odwaliłem kichę. Ale może w tym będzie troszkę lepiej. Pumom, Boże, lwom, lwicom to nie zaszkodzi. No podejdź, podejdź jeszcze troszeczkę. Lwicom to nie zaszkodzi, dlatego że lwice są 220 coś metrów. O, przystaniesz? Nie wiem, ile on może być metrów ode mnie teraz. Chciałbym to zmierzyć. Kurczę, ten dalmierz by się przydał, ale ja to skopałem. Dobra, jesteś tu. No. 50 metrów. Dobra. Czyli jeśli jesteś 50 metrów, to ja powinienem strzelać tak. Biorąc wiatr pod uwagę. No nie, idiota. No, pierdziele, ty to masz, kurde, zezora, chłopie. Zezora masz. Jak ja to celowałem? Widzisz, że te strzały, kurde, wszystkie wytracę. 1000 mi kosztowały. Do lwów trzeba byłoby kropnąć z 223 metrów. Zgadza się. Śpią sobie. Nie mogę przeboleć tego, że dalej nie mam tej lornetki z dalmierzem. Chętnie bym się przeniósł do domku. Ach, pyszna kawa. Chętnie bym się przeniósł do domku. Ta fajnie leży na postrzał. Naprawdę jest ciekawy na postrzał. Ciekawa sytuacja na postrzał. Kurczę, i co, teraz będzie wstawać? A, bo one niby piją, tak? Dobra, będą piły teraz całe dnie jeszcze. Najważniejsze, trofeum leży na dole. O, tutaj. Dzisiejsze. Może jeszcze jakiś kociak dojdzie do tego. Ja mam nadzieję, że ten oryks. No tak się, nie było huku z broni palnej, a gościu tak się, kurde, wystraszył tej strzały, jakby nie wiem co. Ja takie strzały to ja w ogóle mogę wyjmować gdzieś z ziemi, czy co, czy nie? Tam gdzieś mniej więcej stał, nie? Nie, tutaj chyba przyszedł. Ale nad nim poszło. Nad nim czy pod nim? Nie wiem. Ciężko mi zrozumieć działanie tego czegoś. Wiem, że na odległości 50-metrowej powinien celować normalnie środkiem celownika. Czyli tą najwyższym czerwonym punktem, który był w celowniku. Więc to co wyszło w rezultacie, to troszeczkę dla mnie niezrozumiałe jest. Ciekawy jestem, czy da mi szansę jeszcze jedną.
Bo może do wodopoju szedł po prostu. A te całe kolesiostwo, które uciekło tej z tej strony, to aż dziwne, że jak przebiegało około tych lwic, nic się z tym nie wydarzyło. Kurczę, chyba już nie przyjdzie. Jakbym był na ziemi, to bym widział. Widziałbym mnie, że jestem. No. Chyba stąd będzie miał najlepsze miejsce do strzelania. Lewe płuco serce, tak jak mówiłem, 1400 jest. Jest srebro. No i dobrze. A my mamy do odstrzelania jeszcze dwie samice. Widać je tam. Mam wrażenie, że gdzieś coś tu jest. Coś tu słyszałem. Ja czułem, że nie będę mógł jej tak łatwo ustawić tutaj. O nie, tu było, tak? Jest? Jest. Stawiamy. Teraz zobaczymy, ile do nich mamy. metrów, może 100 nam się udało przejść, co? No, 194 metry. Szału nie ma, lepsze to niż 220. Czy temu Oryksowi nie zachciało się wrócić? Szkoda, ciężko mi będzie nabić te punkty nauki, kurczę. Punkty nauki. Punkty na łuki. O, właśnie. To mi się podoba. Piątunia, średniunia. Co one? Co im się stało? Patrzcie na to, przecież to są ghosty. Jak ja mam do nich strzelać, jak... No ale numer! Niewielki, bardzo łatwy, no. No 200 metrów. Przecież nie celuje za wysoko. To jest co? To jest oddawanie strzału na... Patrzcie. O. Dobra. Udało się, ale... Co najmniej dziwne mi się to wydaje. No lwa nigdzie nie widzieliśmy, czyli chyba strzał był dobry. To jednej lwicy jeszcze nam brakuje i do kolekcji.
mogłaby wrócić. Tak a propos. No, lew mi się tak przyczaił ładnie, że on tu kilka metrów tylko przebiegł i amen, nie? Nie sądzę, żeby tej biegł do mnie. A może i też tak było. Jeśli wiedział, znał moją pozycję. Dobra. Wyjdziemy. Pójdziemy. Ja nie wiem, czy będziemy... Ta lwica nie będzie chciała jeszcze wrócić, ta druga. Jeśli tak, to trzeba będzie ją też kropnąć. No i dzisiaj nagrywka. Całkiem. Nie udało się klepnąć tutaj z kuszy tego tutaj świetnego ryksa. Świetnego ryksa, no powiedzmy, że świetnego, bo biały. Ale trzasnęliśmy pierwszą lwicę, później trzasnęliśmy lwa. Przed momentem właśnie kolejną lwicę. Tutaj te oryksy uciekały. Ja słyszałem warknięcie jakieś. To nie był warkot silnika, co? Muszę być uzbrojony na bliski kontakt. Ściągam tą lunetę. Patrzcie, tu jest ambona do zbudowania. Ile mamy jeszcze kapuchy? 18 tysięcy. Ło kurcze, nie starczy nam teraz na lornetę. Benek, coś ty narobił. Trzeba kurcze uzbierać pieniędzy teraz w tym momencie. O, jest tutaj. Ta pani. Tam jest ta pani, a tu jest ten pan. A tam szakal. Gdzie ta trzecia lwica? Oj, to nie widziałem, że lew wyskakiwał z krzaków i leciał pod górkę. Nie widziałem tego. Ale piątka jest, nie? Proszę. Lewe, prawe, płuco. Wszystko 100%? Wszystko 100%. Czaszka, średni, srebro, pięknie. 1557. Dobre to je. I co, tamtej się już nie zachce napić? Chyba nie. Ale trzy lwy spod... Idzie! Okej. Wraca. No to ja. Mega zaczajka, nie? Szakal, tutaj spadaj. Tutaj idzie trzecia lwica, czwarta. O, szakal też tam biegnie. Ajaja. Gdzie jest ten szakalek? Tu go widziałem wcześniej, pobiegł gdzieś tutaj. Najważniejsze, że widziałem tą lwicę. Kurczę, teraz w tym momencie to mam troszeczkę kiepski widok. Przyznam szczerze. O, jest tam szakal. Jeszcze jeden. Czym on mnie ostrzega, jak jestem? Nara? A lwica co? Ta jedna leży tutaj.
Tam jak długi leży szakal po pięknym strzale, jakby nie było. Ale lwice to ja naprawdę widziałem, że nadchodziła. Widziałem, widziałem. I wy myślę, że też widzieliście. Myślę, że też ją widzieliście. Ale tu jest miejscuwa, kurczę, mega. Tutaj można zbudować tą ambonę. No, fajna, fajna. Tutaj to ja lubię przychodzić. Tym jest skocznik, ostrzegasz. O, tam jest lwica. O, jest, jest. Jest i skocznik, jest i lwica. Jaki ten skocznik jest? Czy ta lwica go zaraz dopadnie? Jestem bardzo ciekaw, nie widziałem jeszcze tego w grze. Bardzo łatwy. Zlękniony, niewielki. Ale tu mamy do... Nie wiem, czy dostała. Skocznik też wieje. Mam nadzieję, że jak dostała, to nie wieje, to nie biegnie w moim kierunku. Gdzieś tu wyskoczy i dopiero będzie. No, to jest w ogóle rozpierducha, widzę, z tym kolorem purpurowym. Nie wiem, nie powiem wam, czy ją trafiłem. A gdzie ten trupek? A gdzieś tam pewnie. Dobra. Tego skocznika to może nie bardzo. Nie wiedziałem, nie byłem pewien, czy ta lwica będzie chciała przyjść jeszcze popić wody. Czy po prostu nie pójdzie sobie gdzieś tam na przechadzkę daleko, daleko. Lewe, prawe płuco. Sreberko, samica, elegancko. Kolejny lew. Kolejne upolowanie. Kolejne 1300. A tutaj zaraz będzie kolejne 1000. A my zaraz będziemy mieli kolejne 1200. O! Nie. Tak bym chciał sobie go zawołać, bo ja, idąc po tego szakala, to chciałbym tego skocznika opolować z łuku w końcu jakiegoś, no. Ja chcę jakieś punkty na łuk. Ja mogę też tą lwicę, nie? Zaraz spróbować zawołać. Nie widzimy tam w prawym rogu, boże, po prawym boku ekranu leży sobie szakalek w kałuży krwi. Idę po niego. Oj!
Co ty robisz, chłopie? Zapętlił się? Z nogi na nogę, kurde, stepował, może siku mu się chce. Aj, wyczuła mnie, jasny gwint, że w takich momentach kuźwa musi wiać w tym kierunku. Co za idiotyzm, dobra. No nie idiotyzm, tylko matka natura. Spadaj, skocznik. Kiedy indziej cię palnę. Ten to dostał strzała mistrzowskiego. Siema, kojot. Prawe, lewe płuco. Wszystko po 100%. Piękny strzał. 125 metrów to było. Tylko 125 metrów, ale strzelić do malutkiego kojocika przy tym bujającym się celowniku to już coś. Ale kurde, z 200 to bym strzelił do kojota i zabił. Bym bardzo chciał. Znaleźć miejsce, w którym szedł ten kocur tutaj. Tutaj łaził skocznik. No, kocurek też tu łaził. Tylko ja nie pamiętam miejsca, w którym postrzała dostał. Kojot mnie ostrzega. Wiatr w tamtym kierunku wieje. Mały fajansiarzu. Chyba sobie tutaj trochę pobiegam. Co tam ma? Ja chyba trochę tu pobiegam, bo ona chyba oberwała. No była tutaj ta kocica. Ale chyba nie dostała. Ona wchodziła tutaj za ten. To były oryksy. O, ja już nie wiem, gdzie to mogło być. Chyba się zagubiłem z lekrza. Są wszystko mniejsze zwierzątka. O, tu jest kocica. O. Jest, dobra. Tempo krwawienia bardzo małe. Ja może biegnę, będę biegł z czwórką, co? Przygotowaną, a nie kurde z... Chyba nic jej nie zrobiłem, co? Słabo musiała dostać. Nie, myślałem, że leży. Leży! Kupsztala na dobraną zrobiła jeszcze. Jest! 1000, słabiutko. Przez to, że uciekała. A, no tak, bo ona wtedy była w biegu. No i mogłem jeszcze wcześniej wystrzelić. Wtedy by dostała przez płuca. Niestety, to... Dosłownie 30 sekundy brakowało do tego, żebym celnie strzelił. Trzydziesiąte sekundy brakło, żebym dobrze strzelił. Wracam. Wracam, jestem. O, ale tutaj znowu było kolorowo. Chciałem iść tutaj. W to miejsce bym sobie poszedł chętnie. Nie powiem, żeby wiatr nam jakoś specjalnie sprzyjał, ale chcę odkrywać te elementy otoczenia. Przy okazji korzystać z dobrodziejstw natury. Typu jakiś urodzajny. Skocznik albo coś takiego. Złoku, ja chcę się nauczyć strzelać. I to bardzo. No, nie z łuku konkretnie, z kuszy, no. Może z łuku też bym się nauczył chętnie. Ale fajna niecka tutaj.
Nie ma tu jakiegoś kudu. Ale troszkę lubią tak się. W takich troszeczkę górzystych scenariach pojawić. No nie, niestety. 300 metrów mamy. Od nas jeszcze czekają kurcze gęste zarośla. Przebiec przez to szybko, mieć z głowy. Pogoda ładna, dopisuje. Trofea. No, fajne no. Kto by nie chciał uszczelić na odcinku 4 klubów. Udało się. Ale... Ale czy nie były jakieś specjalne, jakieś medalowe specjalnie? Ot, po prostu trafiło się już. Ślepej kurze ziarno, kurde. Czy coś tu będzie? Czy wchodzimy nagle w takie miejsce odzwierzęcone znowu, bo to... Wiecie, że tak to bywa, nie? Łazimy, łazimy. Gdzie się nie odwrócimy, to strzelamy. Kurczę, nagle pocisków braknie. A są takie miejsca, że idziesz, idziesz, idziesz. Dobra, biegnij. No to jest ten, to są te skoczniki chyba całe, tak. Jestem strasznie. Gdzieś to one się podziały. No w tym kierunku na pewno nie pójdziemy. O! Coś tu nam bzdryka. Oryx nam bzdryka. No chodź. A to co było to? Takie coś? O. 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 Akurat idą tak, że nie będą... Że nie będzie przeszkadzał wiatr. Chyba, że zmierzają tam, skąd ja wracam. Skąd ja idę, czyli do wodopoju. Po tak długiej, długiej, długiej przerwie. Lwy wybiłem w tamtym miejscu, w okolicy i kurczę, już ochoczo gnają. O, i tak się nie robi. Co najmniej jednego osobnika ze swojego gatunku musicie poświęcić na to. Także zapraszam. Oj. Ja na aurę się nie pogniewałem. Ja się na was pogniewałem, że... One chyba tak są po prostu kuźwa zapatrzone w to, że zaraz na kraula popływają, że poszły nad wodę. A co tu poszło? Były te ślady? Wydaje mi się, że to niebieskie. Były tylko. Co za domek w ogóle? Miałem przez chwilkę wrażenie, że rzeczywiście coś nadchodzi. Oryksy nie przyjdą tutaj, na pewno nie przyjdą oryksy. Mogą mnie pocałować w pupę.
Bior to i wypad. Jedziesz! Straż wszystko w okolicy. Chcę zobaczyć, coś to za domek. Może jakieś babki szamanki, kolejne wcielenie. Że ja pomyślałem w tym momencie właśnie, kurczę, o szakalu pręgowanym. Spadaj, dziadu. Ostrzega mnie, no. Fajnie, że mnie ostrzegasz. Bardzo mi to się podoba. Właśnie ten smartfon. Chodźcie tu do mnie! Wszystkie szakale, nie przejmujcie się swoim losem wcale. Nie no, strasznie chciałbym korzystać z łuku, ale do szakala z łuku to ja raczej strzelał nie będę. Nie tędy droga, żeby strzały powystrzelać. Nic z tego nie mieć. Taki szakal to musiał być, kurde, chyba tuż pod drabinką, żebym go trafił. Coś mi się wydaje. Co nie szakal? Chyba też, kurczę, będę musiał olać całą sytuację i spadam stąd. I tak przechodziłem cały dzień. Wstaliśmy rano z 16:40. Ale grubo tej zwierzyny dzisiaj było. Grubo. Na tym poprzednim odcinku trochę, na tym trochę. Było co pooglądać, jednym słowem, nie? Lew. Po wiadomościach w okolicznych gazetach raczej już się nie pojawi tak szybko w tych rewirach. A więc szakal może z uszkami na dół. Czy to są łapki szakala? Szakal może z uszkami na dół cieszyć się. No nie było tego przed momentem. Ten szakal robi ze mnie ciuć moka. Przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby te ślady tutaj były. Szakalek, bo proce wyciągnę. Nie, no nie mogą się tutaj nagle urwać. Jak to możliwe? Krakre mijali z manorę? Znaczy no, szakal też. Szakal też manorę. Ale gdyby tu był bziutko i wydaje mi, gdybym je, kurczę, czuł, to bym się... Raczej by się odezwał. Może mnie nawet nie słyszał, bo z uszkami, tak jak mówię, szedł obwieszonymi, smutnymi na dół. Znaczy, może nie smutnymi. Cieszył się z tego powodu, że wybiłem lwy w okolicy i nikt go nie rozszarpie na strzępy. No, szakalek to przeżywał. Z całą rodzinką, kurczę, ciężko im się było wydostać z baraków. Dobra, nic tu po nas.
Spadaj, szakalek. Zobaczymy, co tutaj w domku piszczy. A jak zobaczymy, co w domku piszczy, to robimy odjazd nad tą wodę. Gdzieś tu, kurczę, zagubił jakąś pierdółkę na kudu. Punkty doświadczenia udało się zdobyć. Ale łopatełki czy tam czegoś to już się nie udało zdobyć, co? Nie bardzo. Mogłem to przeczytać dokładniej, ale chyba... Z tego co widzę, to sprawa załatwiona. A, i to ta kwestia wuwuzeli, no tak. This time for Africa. Tak śpiewała Shakira. This time for Africa. Tak, mundial był w Republice Południowej Afryki. To tam mieli wuwuzele, co nie? Mamo, jak ja widzę napis Oryx Południowy, to dostaję białej gorączki. Znaczy, zaczynam dostawać, może tak. Ale te 300 metrów i będzie po nagrywce. Skoczniki gdzieś tu hasały. Nie wiem, może gdzieś tu są, może się odezwą, może się nie odezwą. Bardzo licho. My już teraz jesteśmy tak nachapani tych trofeów w związku z tym ostatnim dzisiejszym polowaniem. O! Kuźni. Szóstka. Nie, nie to. Chyba muszę zaryzykować teraz coś takiego. Każde rozłożenie tego tałataństwa metalowego spłoszy mi go natychmiast, a więc bliziusieńko. To mam nadzieję. Że nikt gdzieś żre, tylko przechodzi tędy. Bo jeśli żre, to nie ruszy tyłka z tego miejsca. No i powiem wam szczerze, nie słychać żadnych kopyt. Czyli całkiem możliwe, że... albo żre, albo chleje. Za przeproszeniem. Jedzą, piją, lulki palą. To był skocznik. To mnie nie dotyczy w tym momencie. Nie chcę. Chociaż może warto. Ciekaw jestem, czy jakby podszedł na 3 metry do mnie, czy mógł go z kuszy dał radę zastrzelić. Oj, słyszałem barknięcie lwa chyba.
Były tutaj zwierzęta niedawno. Nie wytrzymam. Zachód słońca mamy, ale mamy też koniec odcinka, więc... Był. Może i był. Może i ryczał. Mi tu przez chwilkę. No ale wygląda na to, że... Może i nawet było ich więcej. No, w tym kierunku wieje wiatr, nie jestem w stanie nic zrobić. 250 metrów tylko przebiec do tego miejsca, które tam widzimy. I cieszyć się z kolejnego pięknego dnia za nami. Czy wy myślicie, że to jest kocur? Myślicie? Nie, to jest oryks. Są tu jakieś miejsca, w których się stołują? Może warto jeszcze to sprawdzić, zanim tam wpadnę w pełnym biegu. A może i szły tutaj odpocząć na wieczór? Która jest godzinka? 17:21. Ciężko mi stwierdzić, co teraz można teraz nawoływać. Nie mam pojęcia, cóż to za strefa jest. Ślady zwierząt są. Jeszcze bym się odezwał już, bo jestem w gęstej trawie. Słychać mnie. Tak, oryksy tu powinny przybywać. Może by tu było słychać jakiegoś, co? Tego ostatniego do strzału przygotowanego. Do postrzału z kuszy przygotowanego. Się obawiam, że nic z tego. Tu kolejne miejsce rekreacji. Czyje to? To my tam będziemy mieli ambonę nad wodą na pewno, co? Takie wrażenie, że zaraz tu będzie ambonka. Już to powinno być widoczne. Dobra, spadaj mi z tym. Tak, ambona, dokładnie. Powiedziała królowa Bona, że ma tutaj stać ambona. I od tamtej pory ambona stoi tutaj.
Tylko co królowa Bona robiła w Afryce, nie? Kolonie zakładała. No, to jest to miejsce, jak dobrze poznajecie, które tak waliłem do kudu. Ktoś tu na mnie się znowu wydarł. A jak zwykle nie mam pojęcia kto. Zresztą, to nieistotne. Istotne jest to, że zrobiło się ciemno. A to, że zrobiło się ciemno, no niestety, ale zmusza nas do poddania się. To jest dom. Raczej z niego będziemy startowali następnym razem i się chyba kładem przejdziemy w te tereny. Ja muszę podkrywać tutaj tą północ jeszcze, bo ja nic nie wiem na ten temat. Na pewno to i to. Albo z tego domku poprzez miedzę, poprzez łąki do tego i później do tego. No, no dobra. Zawsze też będzie można jechać drogą tu i potem drogą tu, nie? Kłada mam. Tutaj coś było przed momentem. Jakby guziodźcie. Guziodźki. Lecę do góry zobaczyć, bo tam będzie piękny, rozległy teren, z tego co pamiętam. No i miejsce z tym pierwszym naszym lwem tutaj. Przepraszam. A te guźce tutaj w tych krzaczorach też lubią siedzieć. O, już widzę to drzewo, przy którym leżał pierwszy upolowany lew. Jeśli to jest to drzewo, myślę, że tak. Nie. To nie to miejsce, bardzo podobne. Bardzo podobne, ale to jeszcze nie to miejsce. Guziec biegnie. Nawet fajny osobnik. Kupa przed chwilą. Bardzo stary. No cóż. Pora kończyć, kurczę. I no co. Z pozdrowieniami dla was, moi kochani. Dzięki, że macie ochotę oglądać te moje ganianie wirtualne ze spluwą po rezerwatach. Cieszę się, że się podoba. O! Tego pana jeszcze bym chciał. Zanim skończę odcinek. Może co? Ja tylko zerknę, kto to jest, żeby później, żeby wiedzieć. Czy mam za nim iść, czy nie? Bardzo trudny lew. A tam jeszcze guziec będzie się odzywał, co? Dobra. Lew odpoczywa bardzo, bardzo, bardzo daleko. A dokładnie gdzie ja mam to zwierzę oznaczone tutaj? 400 metrów, 350. Idę. Znaczy, najpierw idę szybko. Jak mam jeszcze, że tak powiem, na odcinku. O, dzień dobry. Dzień dobry, świniaczku. Jej, zaniepokojona, niewielki gościu. Nie reprezentujesz sobą jakiegoś kurde bysiora tutaj, no. Nie patrz, jeszcze ostrzega mnie, no. Co za koleś. Lew mnie nie usłyszy z 300 metrów, a ty możesz zawsze oberwać kulkę, nie? No, lew spokojny. Tu poleciała nad nim kula. Kurczę, no. No nad nim poleciała ta kula. Wiela bula za ta kula. Znowu odcinek nam się wydłuża.
Miałeś guzie czwarta. Oj, miałeś. A jeszcze przyjdzie twoja kolej. Niech sobie odpoczywa. Już będę 200 metrów od niego. 240. Kurczę, robię hałas i to jak cholera. Chyba nie zrezygnuję tak z tej siódemki tak bardzo szybko i będę chyba bardziej uważał na to, co robię w tym momencie. Tak. Może tak nas nie usłyszy, jak myślicie? Mam nadzieję, no, bez sensu. Tak późno jeszcze nie polowałem. Może to uwiecznić, że mamy takie jesienne coś. Co tam? Kurde, wypadł. No, w tych okolicznościach już mi będzie ciężko cokolwiek zobaczyć. Mam nadzieję, że tylko, że lew mi nie ucieknie. W dodatku bardzo trudny. To byłby jeszcze jeden do kolekcji. Bardzo trudne mam... Dwie siódemki uszczeliłem? Nie wiem, czy to był guziec, czy co. No ale też miło było. Dobra, czekaj, zaraz poprzywołuję całą otoczkę, śmietankę tego rejonu tutaj. Dobra, ja już chyba myślę, że mam takie miejsce. Które. Jest po Silva. Jest. Jest czy nie jest? Chyba on. A świniaczki nadchodzą, czy nie? A gdzie są dalsze kroki? No nie widać tego, kurczę. Ja bym chciał tego lwa przywalić temu lwu. Czy lwowi. Jak ja mam to zrobić, sorry. Jest tak, kurczę, w tym momencie nieosiągalny. Kurczę, składanie, rozkładanie, że mi zaraz trafi, no. Że on mi zwieje. Ten lew, zaraz mnie, kurde, wyczuje. Wiatr mam tak fantastyczny. Robię co mogę, żeby było jak najlepiej, no. Głośno to wszystko wygląda. No i bardzo głośno. Tylko, że taki siódmy. Taka siódemka lwa. Nie wiem, czy tam jest. Kurde, znowu odcinek trzeba kończyć, a tutaj na sam koniec odcinka wyskakuje coś fajnego. Jest ten lew tam. Tylko ja go nie jestem w stanie ubić. Jasny gwint, co robić? Ryzykować życiem?
co za dziadostwo. Jasna cholera. Bierz to. Metrów może będzie. Już jako to, jako tako wyglądało. No wszystko przez te, kurcze, gęste krzaki tam. Ale jeszcze późnym wieczorem lwa upolować, by było coś. Nie odzywa się do mnie. Wiatr mam piękny. Ewidentnie o mnie nie wie. A już go nie ma. A nie jest. Nie ma. Już lwa. Kuźwa poniosło. No ciężka sytuacja tu jest z tym. Tam jest. Jak zwykle za takim kurde krzakiem, że ja nic temu majestatycznemu zwierzęciu nie zrobię. Może byś się jeszcze skusił tak na wieczór, no. Kolację poczuję zrobić, potrzebuję. Już go nie ma, czy się tam położył? Dlaczego mi się przyglądał, 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 aż w końcu kurczę zniknął? Przyjdzie do mnie, czy się boi? Czy to ja się boję w sumie? Bo mógłbym zejść teraz i iść w jego kierunku, tylko... Tylko czy to on nie będzie chciał zapolować na mnie? O to chodzi. Jest coraz ciemniej. Bardzo mi to przeszkadza w tym momencie już. Idę na betona. Co będzie, to będzie. Wiesz to, czwórka w łapę i heja. Ten lew tam jest. Czeka na ciebie. Jeszcze miał czas na zrobienie focki. Dobre sobie. No przedłużył nam się ten odcinek znowu, no. Znowu nam się cholera przedłużył. A ja jestem na tyle odważny, że lecę w śmierci w paszczę. Jak zaraz mi tu kurde jakiś wyskoczy, to już nie będzie tak wesoło. Dobra, spadaj mi z tym znacznikiem, cholera, bo mi też drażnisz. Lwa to jak widziałem tutaj. Później go widziałem tutaj.
Nie, to już nie był on. To łon, to łon! Nie, to nie łon! Grać, to łon! Kamień w kształcie lwa? No, niestety chyba zrobił mnie w ciulaska, że tak powiem. I to też ty byłeś, nie? I to też ty byłeś. I to ty byłeś. I tu mi spierdzieliłeś. Bardzo stary? Nie. Leję na ciebie. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia.